pierwszy wyścig Rolex Midwest Sea Race, ale drugi wyścig na jachcie Isle of Poland. Także kolejne doświadczenia wpadły do mojej kieszeni. No bardzo się cieszę, że mogłem brać udział w tym wyścigu. Był to trudny wyścig, płynęliśmy ponad 3 doby. Routingi pokazywały nam, że wyścig będzie trwał około 4 dni. Szczęśliwie dla nas przepłynęliśmy te dziury wiatrowe dość sprawnie, niespodziewanie sprawnie. Oczywiście były te momenty, kiedy było bardzo mało wiatru i te mniejsze łódki, które były lżejsze, jechały nam dosłownie, kolokwialnie mówiąc, po głowie. Ale były też momenty, kiedy my mogliśmy wykorzystać swoją przewagę, a naszą przewagą jest uchylny kil, więc jak go wychyliliśmy, no to zaczęliśmy płynąć szybko, dużo szybciej od naszych rywali i miło było patrzeć, jak przejeżdżamy każdego kolejnego. Płynęliśmy w ciszy i były momenty, kiedy kompletnie nie było wiatru, mieliśmy też dużo szczęścia, bo takie irytujące są chwile, kiedy jest naprawdę mało wiatru, jest go bardzo mało albo w ogóle go nie ma i jest fala. Na szczęście nie było tej fali, więc jakkolwiek poruszaliśmy się, czy to było pół węzła, czy to węzeł. W momentach, kiedy było mniej wiatru, musieliśmy po prostu zacisnąć zęby i wycisnąć z naszej łódki jak najwięcej. Było to trudne, bo wiedzieliśmy, że w tym momencie inni nas doganiają, ale później z kolei było parę momentów podczas wyścigu, kiedy było trochę więcej wiatru. Wtedy mogliśmy wykorzystać atuty naszej łódki. Naprawdę za tą skałą było tego wiatru minimalnie więcej i taki fajny moment to były okolice Pantelarii, gdzie mieliśmy już taką fajną jazdę na naszym dużym foku, na foku, który stawiamy na bugszprycie. To była bardzo fajna jazda, ona była nocą. Mieliśmy trudny moment ostatniej nocy, ponieważ na naszej drodze były rozciągnięte sieci rybackie. Musieliśmy je omijać. Następnie zbliżyliśmy się zbyt bardzo do brzegu i strefa ciszy spowodowała, że na kolejną godzinę no, nie mogliśmy się z tamtego miejsca ruszyć. No ale jak tylko przyszła bryza, to udało nam się przebić do silniejszego wiatru i już w tym wietrze pożeglować do mety. Myślę, że zrobiliśmy duży postęp, jeśli chodzi o pracę na wachtach i współpracę w załodze, pod tym kątem, że już wiemy, kiedy nasi towarzysze na pozycjach i na całym jachcie są zmęczeni, więc myślę, że tutaj duży krok do przodu i bardzo dobrze sobie tutaj radzimy, więc ja mogę powiedzieć, że czuję się w miarę wypoczęty i myślę, że do ostatnich metrów byliśmy skoncentrowani. Fajnie, bo przypomina się czas sprzed 2 lat, kiedy ten wyścig wygraliśmy w kategorii Line Honor. Też było słonecznie, też była taka fajna bryza i wszyscy z uśmiechami skończyliśmy ten wyścig. Więc my jesteśmy zadowoleni z wyniku. To jest tak naprawdę, osiągnęliśmy wszystko, na co mogliśmy liczyć. Myślę, że w ciemno każdy z nas wziąłby ten wynik.